Dzień dobry moi drodzy, witam was przedpremierowo w grze Manor Lords. Robimy sobie serię z tej gry. Oczywiście wczoraj był film na głównym kanale, gdzie już tam zrobiłem montowany materiał jakby z całości, z tego co jest dostępnego na ten moment w tym wczesnym dostępie, więc oczywiście możecie tam sobie sprawdzić, jak jesteście zbyt niecierpliwi, nie chcecie sobie tutaj patrzeć na miliard odcinków. No, miliarda nie będzie, ale na pewno kilka powstanie. Jak się wchodzi do gry, to jest dość istotna informacja, że Manor Lords już jest tworzony od 7 lat przez pana Grzegorza, bo jest to jak najbardziej polska gra. I tak jak powtarzałem w tym filmie na głównym kanale, tak i tutaj powtórzę, że moim zdaniem ta gra jest przehypowana jak na to, co jeden człowiek jest w stanie zrobić. Co prawda pan Grzegorz tam sobie zatrudnił jakieś dodatkowe osoby, ale raczej one tylko pomagają niż na co dzień pracują przy Manor Lords, więc zważcie na to, bo ta gra szczególnie za granicą strasznie popularna się stała, co oczywiście nie jest niczym złym, ale no to ludzie, jak jest coś, wiecie, jak jest za duży hype, to ludzie zaczynają wymyślać, o, tu będzie tyle rzeczy do roboty. Na ten moment, no, to idzie powoli do przodu, bym powiedział, ale bynajmniej to nie jest recenzja, bo nie wolno mi recenzować, więc ja nic nie recenzuję, tylko mówię, jaki jest stan faktyczny wczesnego dostępu na ten moment. W każdym razie, zaczniemy sobie nową grę. Oczywiście. To było na głównym... Znaczy, to nie ma znaczenia, to jest tylko portrecik, prawda? O, podobny do mnie. Chłe, więc może być. No, tam był Lord Lutel, a to tu może być Sir Lutello, na przykład. Trochę niepodobny, to by był bardziej Sir Lutello, ale niechaj będzie. Natomiast... O! Czemu ja sobie tego nie wybrałem na głównym kanale? Dobra, to skończone, już nie robimy herbu bardziej. No i nie widziałem tego. No, także tego. No to jest herb zrobiony, można lecieć z tematem. Na ten moment we wczesnym dostępie będzie jedna mapa. Te scenariusze to po prostu jest to samo co tu, że wiecie, że klikacie i już nie musicie tutaj nic zmieniać. A więc tutaj tym się nie ma co sugerować, bo to sami możecie sobie tutaj ustalić, co wy chcecie tak naprawdę. No tam możemy sobie wziąć tam okazałe miasto, jeszcze mówię, to nie ma znaczenia, bo cel końcowy nas interesuje, to tutaj możemy sobie ustalić, prawda? Jest na ten moment rozwój, czyli okazałe miasto, bo nasza wioska może się rozwijać, jeśli spełniamy warunki, więc to tam czwarty albo piąty poziom, więcej na razie nie ma. Podbój, aby zwyciężyć, zajmie wszystkie regiony. No można to robić, ale na ten moment to też za większego sensu nie ma, ale no to sobie ustalmy podbój dla samej idei. Możemy włączyć przeciwnika, a nie, znaczy prawdziwy przeciwnik komputerowy jeszcze nie istnieje. Na ten moment istnieje przeciwnik poza mapą, którego możemy dodać. To działa po prostu na zasadzie, że bot zaczyna z dwoma prowincjami na mapie, ale on się nie rozwija, prowincje są puste i po prostu ten bot, jeśli my go zaatakujemy, no to on zrespi armię, którą się będzie bronił. Władcy sterowani przez komputer nie wysuwają roszczeń do regionów gracza, ale będą bronić własnych, albo władcy sterowani przez komputer mogą wysyłać roszczenia do regionów gracza, gdy zabraknie neutralnych regionów do zajęcia. No możemy tak ustalić, ale to nie jest nic strasznego. Częstotliwość napadów, to jeszcze możemy dać rozbójnikom, żeby coś tu się działo, możemy dać częste. Lata wolne od napadów damy jeden roczek, początkowe obozy rozbójników. Możemy dać none, bo są dwie różne rzeczy. Napady to po prostu spoza mapy przychodzą rozbójnicy i nas atakują, ale jeszcze mogą pojawiać się obozy rozbójników na mapie. Je trzeba zniszczyć, bo jeśli ich nie będziemy niszczyć, to one z automatu, znaczy ci rozbójnicy, więc oni z automatu będą co jakiś czas kradli nam surowce i my nie jesteśmy w stanie w żaden sposób tego obronić poza zniszczeniem ich obozu. To nie jest tak, że oni idą, tylko oni nagle dowiadujemy się, że ukradli nam surowce i tyle. Limit losowego powstawania obozów rozbójników. Brak losowego, a nie, no to 5 może mieć maksymalnie. Dobra. Początkowa pora roku wiosna, początkowe zasoby zwykłe, dostawa uzbrojenia nie. No możemy tak zrobić, że nie dostaniemy żadnego uzbrojenia i musimy sami wyprodukować. Więc może zróbmy tak, żeby było troszkę trudniej. Rzeczywiście przez ten pierwszy rok trzeba będzie coś tutaj szybko ogarnąć. Bo ten tutaj było, że dopiero jak zabraknie neutralnych terenów, to nas zaatakuje, ale to
też raczej nie będzie strasznego. Wymagania mieszkalne zrównoważone, średnia kara, rozmieszczenie studni na wodach podziemnych i zjawiska atmosferyczne zrównoważone. Niechaj będzie. Dobra, więc myślę, że możemy lecieć z tematem. No to trochę zasłaniałem niektóre opcje, ale nie były istotne w ogóle. Oczywiście no, graficzka to jest to, co jest tutaj najprzyjemniejsze i od razu rzuca się w oczy i wszystkim się podoba. Więc jest to na pewno miła rzecz dla oka, że no nawet wiadomość. Twoim przeznaczeniem jest wielkość, jeśli Bóg zechce, wielkość osiągniesz. Zgromadź wpływy i wysuń roszczenia do wszystkich terytoriów na mapie. Gdy je pozajmujesz, zwycięstwo będzie twoje. Zaczynamy na początku z takim oto obozikiem, prawda? Tu mamy 5 rodzin, bo to rodziny tutaj jakby się pojawiają i wszystko robią. Dobra, więc polecimy sobie z obozem. W ogóle jak tutaj wygląda sytuacja? Właśnie, może zacznijmy od tego, że no tu jest ten bot. On ma 2 tereny zajęte. Na ten moment, jeśli chodzi o te prowincje, to każda ma te same surowce. To się jedynie różni tym, że tej konki korony są i to znaczy, że bogate złoża są, czyli więcej niż domyślnie danego surowca, czyli tutaj gliny. Tu mamy ponad 3000 gliny, a u nas też jest ponad... Nie, u nas też są bogate, ale mniej, tylko 2000 na przykład. No ale wszystkie mają to samo, czyli kamień, zwierzynę, glinę, żelazo i krzewy jagodowe. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o takie istotniejsze surowce. No oczywiście jeszcze tutaj mamy lasy, nie lasy, prawda? Więc obóz drwali. Myślę, że no tutaj ciężko będzie, znaczy to możemy powycinać, tutaj nie chcemy zwierzyny powycinać, ale dobra. Myślę, że obóz drwali, to możemy sobie tutaj czasnąć. Te czaśniemy. I pójdziemy tutaj. Myślałem o nazywaniu, ale no... Nie jestem fanem, wiecie, no nie chcecie mi się 50 razy później w jednym odcinku was tam nazywać. Jestem grubą bulwą, wiem. Więc idą piękne czopki, na Ctrl-C można sobie schować interfejs, żeby było ładnie, pięknie, wspaniale, jak wszyscy idą, pracują. Jeszcze mamy, co tu mamy? Rozbójnicy blisko, obserwujcie ich ruchy, za rok zostaniemy zaatakowani po raz pierwszy. I jeszcze tu macie coś takiego jak tryb odwiedzin, czyli no na razie jest dalej ten jeden chłopek. A fajnie by było, jak skoro wybieramy jakiś portret, to żeby były te wszystkie postacie pasujące do portretu, który wybieramy, nie? Albo jak można było samemu sobie stworzyć postać jakichś tam różnych części. No bo oczywiście tu żadnych interakcji nie robimy z tymi ludźmi, po prostu możemy sobie tak pobiegać. Siema, siema, byki, pracujcie dla mnie. I to tyle, ale jest miłe i przyjemne. Dobra, to tutaj będzie obóz Edyrywali. Ja w pierwszej kolejności, wiecie co zrobię, spichlerz, bo jakby zaczął padać deszcz, to mogą nam się rozwalić surowce, które leżą tak o pod gołym niebem. Czego byśmy nie chcieli. Myślę, jak my chcemy się rozbudować. Czekajcie. Dobra, aż tak to nie. Ale możemy sobie zatrzymać grę. Czyli tak, tu jest kamień, tutaj jest zwierzynka. Jagody strasznie daleko, mówiąc całkiem szczerze. Ojeju. Teraz dopiero zauważyłem, jak strasznie daleko od naszego obozu są jagody. No trudno. No dobra, to spichlerz może gdzieś tutaj damy. Znaczy mam pewien pomysł na to, jak chcemy się rozbudowywać, jeśli chodzi o dom, o mieszkania. Ale taki teren bardzo zalesiony, nie? Wydaje się bardziej niż inny. No tutaj więcej jest miejsca wolnego, tu więcej. Ale taki zalesiony, kurde. Zarośnięty chłop. Więc też istotne jest, jak idzie droga. Idzie stąd droga. Tam sobie idzie i tu sobie idzie. No dobra, możemy iść tutaj też z domami ostatecznie. No to dobra, ten śpichlerz też tutaj postawimy. Śpichlerz musi być. Musi być powiedziany śpichlerz. No, panie śpichlerz. Pana wrzucimy tu. Na przykład tak. Cyk, myk. Postaramy się ładnie budować, na tyle, na ile to jest oczywiście możliwe. Tak sobie jeszcze tu porobimy. Na samej idei porobienia. O, piękne drogi, prawda? Idą ludzie, idą woły. Woł się nazywa jak? Linhard. Okej. Okay. A, dobra, mamy ten... Nie, jeszcze nie jest zbudowany. Budujesz, przyjacielu, tak? Jesteś Linhard? Mam woła o imieniu Linhard i chłopa o imieniu Linhard?
Okej, okay. Oczywiście są tutaj pory roku. Będzie zima, będzie śnieg, więc musimy ogarnąć jedzenie do tego czasu. Zimą nie rosną krzewy z jagodami. Więc no, trzeba na to zważyć, że zimą sobie jagód nie pozbieramy. Pszeniczki też nie i takich rzeczy. Pozostają tylko dzikie zwierzęta, które gdzieś tam latają. Dobra, przyjacielu, możemy trochę przyspieszyć tempa, żeby to się ładnie wybudowało nam. Dawaj, buduj, dawaj, buduj. Wszyscy tam go olali i poszli tutaj, co? Co tam zbieracie? A kamienie. Bo tam już są potrzebne kamienie do spichlerza, no dobra. W każdym razie, tutaj obóz drwali, na razie wrzucamy jedną osobę. Możemy zaawansowane wybrać sobie, co mają ścinać, powiększyć to. Ścinać tutaj na przykład. Git. A, budowa ukończona, tutaj też wrzucamy kogoś, nawet dwie osoby, żeby szybciej przenieśli nam jedzenie. Myślę, żeby to było istotne, żeby tutaj nie leżało. Magdalena. Jak tam, zups! I moje magiczne umiejętności. To jest tam aksjo do mnie. Jak to tam było? W chorym Pioterze. Dobra, jeszcze byśmy chcieli mimo wszystko skład. Skoro tu idzie drewno, bo z tej strony możemy... Tam jest glina. Mimo wszystko, kurczę, chętnie tak postawił, wiecie? Jakby się dało... Żeby to mi nie z automatu nie łączyło, bo ja bym chciał tak, ale żeby była tam dróżka idąca w tamtym kierunku, bo taki mam pomysł, taką mam fantazję. A co to będzie? O, odpisał mi bot pisze listy. Pasława sięga daleko, ja pragnę jedynie bronić mych praw i mego honoru przed łotrami, którzy źle mi życzą. Mam nadzieję, że nie osądzisz mnie wedle plotek i oszczerstw, które być może doszły do twoich uszu. Podpisano i opatrzono własną pieczęcią Hildebold von Berenoite. Odpisz. Nie możesz rościć sobie żadnych praw do Selzbicu i Hofstajmu. Możemy go prosić o pieniądze. Ugo jest pijany, co taki czerwony? Jak on się w zombie zamienia? I możemy wypowiedzieć mu wojnę, ale to dużo kosztuje punktów wpływu, których obecnie nie mamy w ogóle. Jak rozumiem, relacje zejdą na minus 100, kto by się spodziewał. Nie możesz sobie rościć praw. I coś nam odpowie, bo Selzbitu i co to tam było? A to są jego tereny. No to mu powiedzieliśmy, że będzie się klepał, że będziemy się z nim klepać. Myślałem, że mu mówimy, że nie wolno ci ruszyć jakichś neutralnych terenów. Nie wiem, powiedzieliśmy mu, te tereny, które zająłeś, to nie są twoje, oddawaj. Złodzieju. Dobrze się zaczyna. Więc tutaj mamy, tutaj chciałem ten magazyn. Szybciej przenoście. Mamy jeszcze, tutaj jest napisane, ile mamy... Może nie wiem, czy potrzeba wam wytłumaczyć interfejs, ale wytłumaczę. Tutaj jest napisane, ile mamy ludzi bez przydziału. Z tej puli bierze się ludzi, którzy budują. Nie ma tutaj zawodu budowniczego jako tako, po prostu jak ktoś jest wolny, to idzie budować. To jest liczba rodzin, która jest gdzieś przydzielona. To jest liczba domów, więc zaraz będziemy musieli budować domy mieszkalne. To jest całkowita populacja. Nasza aprobata, czyli popularność, musi być powyżej 50%, żeby ludzie przychodzili do wioski. Między 50 a 75 to jest jedna rodzina na miesiąc. Powyżej 75% to są dwie rodziny na miesiąc. Czyli dość wolno mimo wszystko. To jest praworządność. Decyduje o prawdopodobieństwie pojawienia się przestępstw oraz trwałej przemiany mieszkańców w rozbójników. Nie wiem, jak to działa, bo nie miałem takich problemów, jak sobie nagrywałem na główny kanał film. Zamożność regionu. To są takie punkty, które wykorzystujemy do ulepszania domów i do odblokowywania szlaków handlowych i do kupowania surowców u kupca. To jest żywizna, czyli nasze żywe stworzenia, które nam pomagają w budowie. Liczba miesięcy do wyczerpania zapasów. Nie mamy na razie opału, ale no jeszcze nie potrzebujemy. Jedzenie mamy na 3 miesiące. A właśnie, możemy sobie zmienić nazwę. No tam była Lutelandia na głównym kanale, to tu będzie... No jesteśmy na innym kanale. To będą żywe lutelowice. Dobrze napisałem? Lutelowice, dobrze napisałem. Żywe lutelowice. Jak rozwiniemy wiochę, bo potrzebujemy 5 domów pierwszopoziomowych, to wtedy dostaniemy jeden punkcik i możemy go wydać. Aczkolwiek na ten moment jeszcze dużo tych umiejek nie istnieje we wczesnym dostępie. Raczej się właśnie pojawią w trakcie.
w trakcie trwania wczesnego dostępu. I jeszcze są zarządzenia, działają od na ten moment tylko dwa. Tereny łowieckie oraz ścisły post, reszta również jest zablokowana we wczesnym dostępie, aczkolwiek no brzmi to tak, jakby przez cały wczesny dostęp nie miało ich być. Raczej chodzi o to, że w trakcie prac nad tą grą, gdy już będzie dostępna we wczesnym dostępie, to się zaczną pojawiać niektóre rzeczy. Produkcja to nie wiem, nie działa, nie ma tutaj nic się nie dowiemy na ten moment i to jest tyle. Później mamy coś takiego jak no, podzielone, prawda? Materiały budowlane, jedzenie, opał, uprawy, materiały rzemieślnicze, zbytki i materiały wojskowe. I mamy dwie kategorie. Albo możemy wyświetlać nadwyżkę towarów, albo wyświetlać sumę towarów. Lepiej widzieć nadwyżkę moim zdaniem. Jeszcze jak przechodzimy, bo teraz widzimy taki podział, jak przejdziemy do budowania, to nam pokazuje tylko surowce, które są potrzebne do budowania. Żebyśmy tak sobie łatwiej patrzyli na to, co się dzieje. Dobra. W każdym razie chować mi to jedzenie już. Im szybciej, tym lepiej. Jak tam idzie ścinanie. Jak nie widzimy, gdzie jest pracownik, to możemy wejść w zakładkę ludzie i nam pokazuje. Hello? Dobry? Toż to pan Nickel. Usuwa gałęzie. Pięknie. Pięknie pracujesz, przyjacielu. Tutaj idą z tym wołem. No woł pomaga transportować te belki, prawda? Które są potrzebne w różnych miejscach. Tu jeszcze jedna belka jest potrzebna, żeby powstał ten skład. A to właśnie woł ją bierze i psiną dalej jedzie. Jeszcze jakby go nauczyć, żeby on sam to robił, to ten chłop mógłby gdzie indziej pracować. Na przykład, nie? A wy już się opierdzielacie? Dobra, to tak. I chodzi o spich, lecz nie potrzebujemy już tylu pracowników. Do widzenia. Można dorzucić kogoś do obozu drwali, żeby szybciej belki zdobywać. Jak to postawimy i schowamy nieusunięte towary, bo mamy tutaj jeszcze chyba opał właśnie i kamienie. Czasami jest autozapis. Tutaj mogłem wyłączyć, no ale dobra. Już później nie będę tutaj majtał w opcjach teraz specjalnie dla was. Ja tu jestem niedobry, dobra. Parcele mieszkalne, więc ważne jest jeszcze, gdzie jest woda. Woda idzie tak. No to nawet nie najgorzej, coś się wymyśli. I jeszcze warto spojrzeć na żyzność. No warto nie budować tam, gdzie jest żyzno, więc mieszkania najlepiej tu by było wcisnąć. No żyto tutaj, pszenica tutaj. Len i jęczmień to... O, w tej prowincji dopiero. No to przynajmniej blisko. Jedynie to jest na ten moment istotne, żeby zająć jakąś dodatkową prowincję, gdzie żyzność gleby pod len czy jęczmień jest duża. Bo tak to te prowincje na ten moment niczym się nie różnią szczególnym. No ale w każdym razie, dobra, musimy budować domy, czyli ustaliliśmy, że tu możemy, to tu byśmy poszli z domami. Znaczy tak, może zacznijmy od drogi, bo ja mam pewien pomysł. Ona sobie może iść tak. Oczywiście nie chcemy, żeby to było jakieś strasznie długie. Dobra, czyli ja chcę... Myślałem, żeby coś takiego zrobić, nie? Takie centrum. Little Rondo robi. Średniowieczne Rondo robi. Okej, proszę nie oceniać. Ja mam pomysł, co tu się będzie działo. No prawie wyszli, prawie jest równo. Piękne dwa drzewka. W sumie jakbyśmy je zostawili, to byłoby nawet ideolo. No, aż tak daleko do składu i spichlerze nie mają. Nie marudzimy na ten temat. Prawda. Myślę, że tu zaczniemy. Bym chciał... Takie też duże te... Musi mieć te przybudówki. A co się nie podoba się? A, bo tu chcę więcej belek niż ja mam. Nie ma, chociaż tak to 8 chcę, a bo tutaj moglibyśmy dać, nie, ja bym chciał przybudówki. No bo to poczekajmy, aż tam belki zbiorą, chyba że zaczniemy już na razie w mniejszej tutaj ilości. Kurczę, tutaj nie chcę mi dać przybudówek. No bo to dajmy to trochę dalej może. Tutaj damy radę przybudowy zrobić. Im dłuższe przybudówki są dobre przy niektórych rzeczach. No zróbmy na razie coś takiego. Więc plan jest taki, żeby tu zrobić domy, tak wokół, no może tu jeszcze pójdziemy drogą, zobaczymy, a w środku targi.
Bo tutaj jeszcze są takie ryneczki lidlowskie, nazwijmy to, i tam ludzie dostarczają surowce do mieszkańców. Więc to jest dość istotne, moim skromnym zdaniem. Czy to powstało? Powstało. Proszę tam iść do roboty. W tym momencie jeszcze byśmy potrzebowali później, właściwie już mogę zaplanować opał. Opał, chata drwala. No to tu może drwal sobie ścinać troszeczkę. Cyk. Nawet może iść tu od razu. To tam się, nie wiem, łączy chyba. Mam nadzieję, dobra. Będzie ładnie. Będziecie mówili, o kurde, niemożliwe, Lutl ładnie zbudował coś. No ale w takiej grze to ciężkie, żeby nie było ładnie. No koledzy, trochę pelerynka się tak pikselizuje, nie? No, jak nie ma słońca, to nie widać. A pod słońce dopiero się pikselizuje. O, mają już tutaj wózeczki. I sobie, ja kurczę, już tyle nagrywamy, ja pierdziulę, jak to leci. No. O, nierealistyczna gra, bo w sumie nie widziałem ani razy kupy, żeby robił ten wół, czy inny koń. No, 0 na 10 nierealistyczna gra, nie ma kupy. Znaczy, coś tam można chyba z nawozem odblokować w tych rzeczach. Gdzieś tu coś kojarzę, że było z nawozami. Nawożenie. Zobaczymy. Może, chociaż w sumie jeszcze nie zastanawiałem się, w co pójdziemy. Dobra. Więc jak tam bociur? Coś robi? A nie, no nie robi, no bo mówię. Na razie to się tu nic nie dzieje. On po prostu zajął te tereny. No jak rozumiem, co jakiś czas będzie, nie wiem jak, z jaką częstotliwością, ale co jakiś czas on będzie zajmował neutralne tereny. Więc na razie to jest taka trudność, że jakbyście chcieli jakąś prowincję, a bot wam zajmie, no to musicie go zaatakować. Ale no to tyle. No niestety sztuczna inteligencja jeszcze jest w trakcie prac. Jak to możemy określić. Ale przynajmniej jak oddalimy, to widać się nawet, jak idą drogi, jak budynki się prezentują. Całkiem spoko sprawa. Ej! Żywe lutelowice. Nie ma rzecz z kropką chyba, nie? A tutaj? Nie, tutaj jest normalnie, ale tutaj nie pokazuje. Albo jest za długie, albo nie pokazuje polskich znaków. Bo ży się nie mieści. No dobra, w każdym razie. Czy to już działa, ten nasz skład? Tu już zaczną też robić. No trochę to zajmie przez to, że tak rozciągnąłem całą tę naszą osadę, ale bywa. O, życzy sobie więcej miejsca. Dobrze. Zaraz zostaniecie. Znaczy oni chcą po prostu już targi. To pierwsze targi to tu możemy dać. Chyba, że damy je po bok. Nie, to tak najlepiej na środku. Fajnie będzie na środku, jak będą takie targi. Dobra, ale zacznę od tej strony, gdzie są drzewa, wiecie? Taki będę problematyczny. Może na razie taki kawalątek. A ja myślałem, że tu więcej ich wejdzie. No tutaj tak dziwnie. Kurczę, chciałbym, żeby one ładnie się prezentowały. No szkoda, że nie mogę ich sobie ręcznie ustawić, tylko robię obszar i one się z automatu robią, bo czasami brzydko się robią, moim skromnym zdaniem. Czekajcie, jak zaczniemy od tej strony. O, było, całkiem spoko było przez chwilę, nie? Coś takiego może zrobimy. Tylko nie wiem, czy ten się nie spojrzy tam. No już trudno. Ale się przekonamy. Dobra, jak tu sytuacja? Beleczki już sobie leżą. Domek się buduje, prawie skończony. Stragan z drewnem opołowym powstał. Ojejku, coś tu się spsuli, bo oni... No, oni patrzą... Aj, to muszę usunąć, bo oni patrzą jakby... Nie patrzą na tę drogę, tylko na tą drogę. Tę drogę, przepraszam. Nie interesuje mnie jednak to. Ja obiecywałem, że będzie ładnie. To musimy nie dotykać tej drogi w takim wypadku. Chyba, mam nadzieję. Stragany mają się patrzeć w stronę tej drogi, okej? Wkurzyli się pewnie na mnie. No, to nam spada. Chyba poniżej, czekajcie, bo tu gdzieś jest aprobata. Poniżej jakiegoś procenta zaczną nam ludzie uciekać. Ekonomia, budynki, zasoby, złoże, ulepszenia. No, to raczej w ekonomii to będzie.
Albo nie. Widzicie, gdzieś jest aprobata. Kurczę, nie? No dobra, już nie będziemy szukać, ale gdzieś czytałem, że jakieś tam poniżej jakieś 30 czy 25% ludzie zaczną uciekać, więc musimy teraz zrobić wszystko, żeby mieli te domy. Tu będą mieli dwa. No, było. Możemy coś takiego zrobić. I jeszcze jeden z tej strony ewentualnie. Na razie nie będziemy szarżować. Dobra, no to będą domki. Stragan z drewnem, błagam, żeby... No. I teraz stoją w tym kierunku, patrzą. To dobrze akurat. Stragan z jedzeniem też powstał, okej. Bo my na razie to chleb jemy. Na 3 miesiące, opał jest. No i nas interesuje jeszcze to i to. Przeraża mnie też, że te jagody są tak daleko, mówiąc całkiem szczerze. No ale dobra. Obóz myśliwych. Tutaj, kurde, no nie, no tak to głupi. Nie możemy tam, bo zaczną uciekać, więc no, obóz możemy tak tutaj sobie trzasnąć. Na przykład. Droga będzie szła tędy. Coś takiego tutaj wykombinujemy. Ewentualnie jak ten śpichlerz tu mamy. To... Nie wiem, mam fantazję takiego budowania dróg. Proszę nie oceniać. Przynajmniej nikt mi nie powie, że buduje symetrycznie albo tylko jakieś tam proste kwadraty. Jest siup ziół, no. I tak wszyscy będą wiadomo, siups iść, albo tutaj siups. Co tam niesiesz, przyjacielu? Drewno na łopał. Do straganu pewnie. Okej. Nie obrażę się. W ogóle mamy 11-8 mężczyzn i 3 kobiety. Ktoś nam przyszedł? Tak, członkowie rodziny dołączyli do jednego z osadników. Znaczy tutaj nie ma dzieci, to właśnie tylko jest takie, że tam nie wiem, jakiś wujek Stefan nagle stwierdził, o siema, przychodzę do was. A dzisiaj z wami mieszkam, mam nadzieję, że się cieszycie. Dobra. No musimy zostawić jednych, którzy nie pracują, żeby pracowali jako budowniczowie. To jest dość istotne, prawda? Może priorytety sobie... Dobra, będę musiał później uwalić ten autozapis, bo tylko mnie mierdzi. Tu zróbcie. Wysoki. I tu wysoki. A obóz myśliwych to na razie sobie czeka i jeszcze na przyszłość mogę już sobie zaplanować chatę zbieraczy. To ta chata zbieraczy nie podoba mi się zupełnie. Ale co mam zrobić? Żeby ją dać na niski priorytet. No wiadomo, ja nie muszę tego stawiać tak blisko tego, ale to też... Po co mają kilometr iść do roboty, nie? I tak czy siak muszą do tego budynku to dostarczyć, to chociaż to będzie w tym budynku siedziało bez problemu. Najwyżej później się to przesunie. Można przesuwać budynki. Będziemy się teraz przejmowali. Dobra, wejdźmy sobie. Dzień dobry. Przyszedłem. Gdzie ja jestem? A ja jestem na tym moim zawijasie. No i jak człowiek idę. Wcale nikt normalnie nie będzie tak chodził. Wcale. Ani tak, jakby tam biegł, nie. No będą chodzili tą drogą. I tu taka droga do lasu idzie. Dzień dobry. Nie no, gra się pięknie prezentuje, to na pewno. Aczkolwiek, no... Śmiem twierdzić, że... Kontentu jeszcze jest trochę do dodania, żeby... Miło i przyjemnie się grało. Dobry. O, chlebem tutaj handluje chłop. Dobra. Aż normalnie, jak tak się człowiek tutaj przechadza, to aż w The Guilda chciałoby się zagrać. Dobra, ziups. Czyli jak? Możemy trochę zwiększyć prędkość, żeby nam te domy pobudowali, bo nie chcemy, żeby nam aprobata ciągle spadała, bo bezdomność, a raczej, jak w dzisiejszych czasach trzeba mówić, kryzys bezdomności, prawda? Jest kryzysem popularności też, tejże bezdomności.
W każdym razie. I żeby przyszło więcej ludzi, no to po prostu musi mieć powyżej... Nie wiem, czy to jest, że musi przyjść co miesiąc ktoś, czy może nie przyjść. A, bo tutaj też są najemnicy w tej grze, nie? Jak nie macie broni, to możecie za hajs kupić sobie najemników, którym później trzeba jeszcze płacić hajs, ale no, na dzień dobry są drodzy. A my hajsu nie mamy, bo na ten moment hajs... Znaczy ogólnie tak czy siak będzie tylko z podatków, ale na ten moment dużo podatków jeszcze jest niedostępne, znaczy możliwości zgromadzenia hajsu z podatku. Tylko takie podstawowe na ten moment podatki są, do których jeszcze nie mamy dostępu, bo musimy postawić budynek, który zowie się posiadłość, ale do tego potrzebujemy skromnej wioski, czyli 5 domków pierwszopoziomowych tutaj, o. No, raczej byśmy się dowiadywali coś, że bot coś robi. Mam taką nadzieję. Dobra, jak tutaj z żelazem ogólnie jest na tym terenie? Tu jest żelazo. Ojeju, to jest mało żelaza. Bo tu na przykład jest ponad 3000. Ja ostatnio grałem na głównym kanale na tym terenie. Pytanie dnia, czy dokładnie taka sama ilość surowców. To tego nie wiem, mówiąc szczerze. Ale chyba nie. To jest akurat losowe, bo już kojarzę, że jak grałem na tej prowincji, to inaczej były rozmieszczone surowce. Żelaza na pewno nie było tutaj. Więc tyle dobrego, że chociaż te surowce są rozmieszczane na tych prowincjach za każdym razem, jak odpalicie grę gdzie indziej, ale no to tyle na ten moment, niestety. Dobra. No przyspieszmy troszkę, mówię, żeby oni to zbudowali. Dobra, mamy już 2 domy. A właśnie, no i najważniejsze, bo tego nie powiedziałem. Te przebudówki, nie? Bo jak budujemy, to tam widzieliście, taka dodatkowa ikonka jest. I możemy tutaj za... Na ten moment tylko za tę zamożność regionu wybrać, co tu ma być. Na przykład ogród warzywny. No chyba dość dużo miejsca tu jest, to zrobimy ogród warzywny. Czyli będą tutaj warzywka jeszcze robili sobie, które później mogą jeść. Tutaj na przykład możemy dać zagrodę kus, żeby były skórki. Czyli jeszcze mieszkańcy tutaj będą pracowali dodatkowo. Są takie ulepszenia. A teraz się nie dowiemy. No dobra, to myślę. Ale są, bo to są takie ulepszenia, że ci mieszkańcy dalej mogą być tam sobie drwalem, a dodatkowo będą robili tam jaja czy warzywa. Ale są takie ulepszenia, że oni już przestają pracować gdzie indziej i skupiają się tylko na pracy w swoim domu. Czyli na przykład będą bronię produkować. Jak tu się broń produkuje, że musicie wybrać odpowiednie ulepszenie w domu. I tak to jest. I tak to kurczę jest. No i zaczyna padać deszcz. Jakbyśmy mieli surowce teraz na ziemi, to mogłyby się zepsuć i byłby problem, a tak to przynajmniej jeszcze trochę mają co jeść. Oczywiście pioruny, więc mogą być pożary, a właśnie jeszcze nie zrobiłem studni. No studnie to wypada też kurczę, a nie, ajajajajajajaj, panie Lutelku, źle żeś zbudował, bo teraz, no byłoby pięknie tu postawić, o dobra, tu mogę tak leciuchno. No już trudno, nie, jak to mówią. Dobra, pasuje. Bo to studnie można tylko, znaczy tak wybrałem w ustawieniach scenariusza, że tylko mogę na tych niebieskich paskach, tu tam jest woda, pod ziemią, ale jak widać, no tak można na granicy, więc tam się jakoś zmieściło. No niech będzie, ale bardziej po drugiej stronie, no by się przydało tak na środku idealnie, przy tych drzewkach może. Dobra, jeszcze 2. Bezdomność zaczyna spadać. Tu sobie pracujesz grzecznie. Dobra. No to spoczko. Jest miło, jest przyjemnie. Jest cudownie. Dobra. Dołączyli, czyli mamy więcej ludów tam. To tu budują i... A, tutaj 2. A, to jak to zrobili, a ja mam jeszcze 10 punktów zamożności. Kurczę, w kurczaki nie pójdę. Będziemy musieli poczekać na więcej punktów zamożności. Czyli mamy chleby. Tylko chleby i będą jeszcze warzywka. Jak skończycie z bezdomnością, to musimy iść zdecydowanie w myśliwych, żebyśmy mieli co jeść. Dobra, dajcie maksymalną prędkość. Pięknie budują. No, żeby mi się tu coś nie podpaliło na dzień dobry, bo będziemy kwiczeć.
Jedzenie się troszkę kończy, ale spokojnie. To jest do zrobienia. Trochę mogą posiedzieć bez jedzenia. Nie będzie tragedii. Dobra, mamy kolejny domek. A, dobra, trudno. Więc no taki jest mój plan na to, żeby tutaj zrobić domeczki. Ile by się tu jeszcze zmieściło? No raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no i tutaj sześć. Czyli tu jest pięć, no to do 12 może z tamtej strony i z tej strony. No to już jest całkiem luz. Ogólnie to wydaje mi się, że to mogę jeszcze rozbudować, ale trochę lepiej robić na innych prowincjach, bo tak czy siak musimy ten budynek w pierwszej kolejności postawić, jak przyjmiemy jakąś prowincję, żeby tam się rozwijać, bo to po prostu daje dach nad głową dla pięciu rodzin, ale nie ma tam żadnych rozbudowań i tak dalej, a później byśmy musieli to usunąć, chociaż to już w tym momencie nie będzie potrzebne, nie? Ale już, ja nie jestem taki niemiły, żeby kazać im tam w namiotach mieszkać na stałe. A to drzewo nie musi być usunięte? Będzie dom ze drzewem? Można. Ja dałem tam na te jagody niski priorytet. I się one tu były, nie? Niski, dobra. Dobra. W każdym razie, budujemy to. Wszystkie belki macie. Czy tu już belki są dostarczone? Tu nie muszą być belki. Okej. No halo. Buduj to, przyjacielu. Ja rozumiem, że jesteś samotny, ale bez przesadyzmów. O, tutaj sobie ogarniają temat warzywek. Bo mają ładny, długi ogródek, więc dużo warzywek tutaj się zmieści. I będzie dodatkowe jedzenie. Ja dbam o moich poddanych. Czasami dbam, czasami nie dbam. Więc co tu jeszcze mogę wam powiedzieć takiego? No kościół musimy zbudować oczywiście, żeby ulepszać domy do kolejnego poziomu, trzeba spełnić wymagania, czyli w tym przypadku musimy dać im dostęp do wody, no to ta studnia gdzieś tu będzie. Kościół zbudować, dać opał na straga. Oj, nie mówcie mi, że oni... Wiesz, jest opał. No dobra, dopiero niektóre domy ogarniają, że opał, więc jeszcze nie wszystkie, tak? Ale to już zaliczę, dobra. Jest opał, dwa rodzaje jedzenia, ubrania i później kolejne poziomy dadzą coraz więcej. Zapis ukończony. Gimme. Dawaj. Klepnij tam tym młotkiem jeszcze ze dwa razy. Bo ileż można czekać. No ale powstał nam domek z drzewem. W każdym razie, zrobiliśmy najważniejszą rzecz, jesteśmy skromną wioską, teraz do kolejnego poziomu potrzeba 5 takich domów i 2 ulepszone. I pytanie dnia, w co idziemy? Możemy iść w sadownictwo, ale to jest ulepszenie do domu, żeby tam zamiast tych jaj czy warzyw jeszcze jabłonki sobie powsadzać, ale to strasznie dużo kosztuje tych punktów zamożności. Hodowla owiec. Owce na pastwiskach powoli się rozmnażają. To jest spoko opcja, ale myślę, że nie na teraz. Ciężki pług też nie na teraz. Myślę, że moglibyśmy w pszczelarstwo pójść. Robotnicy zbierają miód. Domyślnie każdy region ma pszczół na maksymalnie 2 pasieki. Budowa kolejnych nie zwiększy produkcji. Więc myślę, że w to pójdziemy, a później możemy robić jeszcze wosk. Tutaj jest związane z brońmi to, co jest dostępne. Ze złożami. Tutaj taki wóz z drewnem opałowym i wóz z jedzeniem, ale to wykorzystuje też te punkty tam zamożności, żeby uzupełniać zapasy. Organizacja handlu to jeszcze nie, więc myślę, że w pszczelarstwo sobie pójdziemy. I tym sposobem teraz możemy robić pasieki, ale tu już desek potrzeba, więc trzeba będzie tartak postawić. Na razie mogę go sobie zaplanować. W teorii tutaj mógłby być taki tartaczek. Czemu by nie? Dodamy mu bardzo niski priorytet na ten moment. Pytanie dnia. No nie wiem, czy ja muszę tak tę drogę tu. Tak dużo dróg tu się wydaje. Taka dziura się zrobiła. No dobra, więc tutaj mamy te stragany. Jeszcze z ubraniami będzie potrzebny. Członkowie rodziny dołączyli, spoko.
jest to budowane. Ja tam zwiększę może priorytet, bo mimo wszystko potrzeba teraz. Ile mamy belek? 22 belki. Wydaje mi się, że na razie możemy zabrać jednego przyjaciela. A, bo to jest chata drwalna, ona tam czeka też na budowę, ale nie. W pierwszej kolejności obóz myśliwski, bo musimy iść w jedzenie. Więc to jest dość istotne. No to zamożność regionu to dopiero chyba od drugiego poziomu domów będziemy dostawać co miesiąc trochę tych punktów za ludzi mieszkających, ludzi powiedzmy drugopoziomowych, rodziny poziomu drugiego nas będą interesowały. Dobra, obóz myśliwych to my tu wrzucimy. Limit polowania zaraz ogarniemy. I wy macie tu polować oczywiście. Ale wam zwiększę na 12, bo tu jest 20 z dzikiej zwierzyny, no to tak 12 ściągamy. Tu niestety mamy region, który nie ma dodatkowych jagód, ani dodatkowych jelonków. Tylko kamień i glinę. Gliny jest bardzo dużo, z gliny możemy robić dachówki, które są potrzebne też do ulepszenia tych domów. No i na sprzedaż. Zmniejszyłem prędkość, popatrzymy sobie jak poluje. Gdzie tu ktoś jest? Ty już ten... Ty nie wiadomo na co oczekujesz, ty transportujesz. Jak stanął, jak wryty, nie? Zobaczył pierwszy raz martwe zwierzę. Dobry. Szybko wam po... Ale jak on stoi jak wryty? No co ty, ty czekasz aż tam skończy, wy nie możecie... Nie możesz obok? Halo? Przyjacielu? Nie, no rusza się. No chyba czeka, aż ten skończy na tym. Dobra, i co teraz? Halo? Chłopowi się wydaje, że on coś robi. Dobra. Tak, ale wy macie tu obok, to ty możesz, nie musisz czekać do tego. Masz tu obok miejsce. To się trzeba ulepszyć? Nie, no przecież... Nic nie ma więcej do ulepszenia. A, bo to dla drugiego, jakby tutaj zatrudnił drugiego chłopa. I każda rodzina ma własny... coś do wiszenia. Wieszak, powiedzmy, niech będzie. No, dobra, czyli z jedzeniem jakoś tam będzie. Teraz ja kazałem im bardziej się tym zajęcie z chata drwala, ale z opałem, no na 2 miesiące jest opał, no dobra. To teraz musimy ogarnąć problem bezdomności, jakkolwiek by to nie brzmiało. Czemu ten domek tak daleko w ogóle powstał? Długie przejście mają, takie podwóreczko sobie zrobili. A, dobra, czekajcie. Parcele tu już możemy pokombinować, bo tam dużo belek niby było. Takie większe. A to mogę tak? Nie. Bo tam jak dom chciał wyskoczyć. Dodatkowe domy. A, studnie zrobiliśmy, okej, okay, to dobra informacja, więc jest ogarnięty temat, ale mimo wszystko, dobra, dam wam bardzo wysoki, zróbcie to, żeby już to było. Trzeba będzie kogoś wywalić w takim razie. I tu korzystamy, i tu korzystamy. Czekajcie, mamy tak, jedną osobę tutaj. Chyba, że z belek na razie zrezygnujemy, albo przestaniemy budować. No belek trochę jest. Dobra, na razie wywalmy. Musimy dojść do tych 50% jakoś. Żeby nam tu przybyło więcej ludzi, ale to myślę, że to jest dobry pomysł. Ogólnie są tutaj dekoracje, ale na razie niewiele. Nie pamiętam gdzie. Tu po prostu. Można zrobić kapliczkę. Efekt wyłącznie kosmetyczny, przynajmniej na razie. I usuń krzaki. Oczyść obszar z krzaków i kamieni, nie mających znaczenia dla rozgrywki. No i będziemy tego robili, ale no. I taką... Tak, o, tutaj nawet taka, taki posążek, spoko. Ale no nie będziemy teraz tego robić. Tam taka kapliczka. Nie jest to teraz super istotne. Nie, no myślę, że dobrze wymyśliłem, nie? Ewentualnie przez las możemy puścić drogę do tej chaty, żeby oni nie szli tą tym głównym traktem. Chociaż... Aż tak, no tutaj w końcu będą musieli dojść.
No w teorii. W teorii możemy coś tu pokombinować, no. Więc będzie taka dodatkowa droga w lesie dla odważnych. Chata zbieraczy już stoi. Możemy tu jeszcze to ulepszyć, żeby tu ziółka zbierali. Dobra, niech zaczną zbierać mimo wszystko. No nie musimy powiększać, ale tam idźcie. I zbierajcie z tego wszyscy. Ja wiem, że to może być bliżej, no ale tak czy siak. Tak czy siak muszą tam dojść, trudno. Niech pracownik z pichlerza łazi taki kawał, żeby zbierać te surowce. No musi mieć kilka rodzajów, no to trzeba poczekać na warzywka tak naprawdę. Bo to daje nam skór, ale może... Kurczę, chociaż nawet jakby dawało mięso, no to my już mamy mięso, to... Mięso i warzywa i chleb, bo jeszcze chleba troszkę mamy, to plus 3 by nam dawało. No to powinno... O jest, różnorodność jedzenia na rynku, plus 1. No bez... Dobra, to jesteśmy teraz na plusie, bo bezdomność, bo to jest wstecz, czyli to, co było kiedyś. Nie wiem, po co jeszcze nam to pokazuje, no ale możemy sobie porównać, tak? Już bezdomność nas nie interesuje. Tak, jesteśmy na 50%. Jak się zrobi nowy miesiąc, bo obecnie jest maj, jak się zrobi nowy miesiąc, to chyba musi przyjść jedna rodzina. Wydaje mi się, że musi, a nie, że może. Bo jak może, to trochę gorzej. Aż tak nie zwracałem uwagi na to wcześniej. Tutaj pani sobie bierze wodę. Zadowolona. I tak to się jakoś żyje. No ale musimy jeszcze dobudować te domy, bo w sumie, no właśnie, nie przyjdzie nikt, dopóki ja nie zbuduję tych domów. Ja tak sobie mogę gadać na razie. A jeszcze jeden tu zmieszczę na pewno. Taką dobudowę tam zrobimy. Tak to mnie nie interesuje. Nie chcę tak. Kurczę, tutaj krzyczy, że nie. Dobra, coś się pokombinuje, żeby to lepiej wyglądało. Spokojnie. Szybciej. Bo musimy mieć wolny dom, zanim ludzie przyjdą. Dobra. I tak to się rozwijają te żywe lutelowice. Czy jest sens tutaj dalej iść? No pewnie jakiś by był sens, zobaczymy. Na ten moment nie musimy. Jest, dobra, jest dodatkowy domek, więc jak przyjdzie nowy miesiąc, no i przyjdą nowi ludzie, miejmy nadzieję, i będzie miło i przyjemnie i w ogóle fajnie. Co wy teraz budujecie w zasadzie? Te domy, bo to jest bardzo niskie, no to te domy. No dobra, to pobudujcie te domy, nie będziemy narzekać. Bo deski jeszcze nie są nam potrzebne, szczególnie, że belki się powoli kończą, a my nie robimy więcej, bo kazałem teraz iść na jedzenie. Ktoś tu gdzieś pracuje, nie? W tym lesie. Zbiera już jagody. O, chodzą tam. Dobry. Idzie sobie chłop, prawda, piękny. Z koszyczkiem do lasu zbiera. No, po prostu osoba pracująca z pichlerzu musi tutaj przejść i je zebrać, jak się nie mylę. Dobra, wyłączę później ten autozapis. Ale myślę, że już mamy dzisiaj długi materiał, to sobie zrobię teraz przerwę, wyłączę ten autozapis między nagrywaniami. Będziemy się zabawiać dalej. Dajcie znać, co sądzicie o tej grze, dajcie znać, co sądzicie o tej pięknej wiosce, która się tu będzie rozwijała. Jak macie pomysły na to, jak można coś zaprojektować, to koniecznie dajcie znać, nie zapomnijcie ocenić tego filmu. Myślę, że będzie fajnie. Przyjmę taką nadzieję. W każdym razie, ode mnie to tyle. Trzymajcie się!